Cześć, witam Cię serdecznie, z tej strony Maciek Wieczorek z projektu CryptoMasters i dzisiaj chciałbym zaprosić Cię na konferencję Blockyard, która będzie miała miejsce 13 kwietnia, czyli za 30 dni od momentu, w którym to nagrywam, 13 kwietnia, czyli właśnie za miesiąc w Gdańsku, na północy Polski. Będzie to konferencja, na której myślę będzie całkiem sporo osób i tak jak tutaj piszą organizatorzy, będziemy dyskutować o tym, jak zarabiać na miningu, jak mądrze inwestować w projekty oparte na blockchainie oraz jaka jest przyszłość tej technologii. Także każdy z Was, kto wierzy w przyszłość tej technologii, jest już teraz gorąco zaproszony i myślę, że będzie bardzo ciekawie, również z uwagi na mówców, jacy się tam pojawią. Informacja, którą dostałem dosłownie minutę temu i jeszcze wcześniej nie było na stronie, to jest, że będzie pani Maria Jones, osoba bardzo wysoko postawiona w Cointelegraph, a Cointelegraph no to jest największy portal informacyjny w świecie kryptowalut, z którego warto brać swoje newsy i który naprawdę daje mnóstwo ciekawych no, informacji na bieżąco, bardzo, bardzo dużo się tam dzieje, także warto sobie gdzieś tam dodać, nawet do ulubionych, jak ktoś zna angielski, będzie można ją poznać. To jest osoba siłą rzeczy, dzięki temu, że promuje taką firmę, no to bardzo wspierająca rozwój technologii blockchain. Będzie znany również w większości chyba polskich fanów kryptowalut Szczepan Bentyn, współautor książki o kryptowalutach, która się niedawno pojawiła i akurat jestem w trakcie czytania, także nie przeczytałem całej, ale spokojnie mogę już polecić, bo jestem mega pod wrażeniem. Będzie wiele innych osób, nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, z różnych innych państw. Jak klikniesz w opis danego prelegenta, no to jak klikniesz w zdjęcie, to wtedy pojawia się opis, także można sobie doczytać, kto o czym opowie. No i ja mam przyjemność być wśród mówców, jak również mój wspólnik Kacper będzie także występować na tym evencie, także myślę, że będziemy okazję mieli podzielić się z Wami czymś bardzo fajnym. No i co bardzo fajne, jest scena zarówno, będzie scena A i scena B. Chodzi o to, żeby każdy mógł wybrać te moduły, które mu nie pasują, także jak nie wiem, jak moi hejterzy na przykład będą mogli pójść na drugą scenę w momencie, gdy ja będę występować. Albo właśnie ci, którzy wolą mnie posłuchać, to przyjdą na moją scenę. Tak czy inaczej, to jest fajne, że są dwa wykłady naraz na różnych scenach, ponieważ one się będą różniły tematycznie, więc niektóre tematy Was bardziej interesują, a też będzie trochę taki podział na początkujących i zaawansowanych po to, żeby osoba na przykład, która dopiero zaczęła przygodę z kryptowalutami, no nie szła na wykład, który będzie techniczny, mocno zaawansowany, bo nic nie zrozumie z tego wszystkiego. Tylko żeby sobie poszła na coś prostszego, a z drugiej strony, żeby osoby mega zaawansowane no nie przychodziły na wykłady bardzo podstawowe. Także fajnie jest to tutaj rozwiązane i myślę, że warto być. Po drodze jest potem after party, także będzie ciekawie. No i też dlaczego to jest fajna opcja? Dlaczego ja całe życie jeżdżę na szkolenia? To jest jedno z takich pytań, na które odpowiedź nie jest oczywista. Pomijając samą edukację, czyli to, że tak jak tutaj będą wykłady i na pewno się wiele dowiecie z tych wykładów, bo jest wielu ciekawych mówców i którzyś na pewno Was po prostu czegoś nauczą. To statystyka oczywiście działa, więc czasem jest ktoś, kto powie to, co na przykład już wiecie, albo powie nawet coś ciekawego, ale w nudny sposób, ale za to ktoś inny dowali takim jednym zdaniem, które Wam po prostu pozwoli zarobić milion. Tak to na tym polegają konferencje, więc dlatego też ja od lat jeżdżę na rozmaite, również jako uczestnik, czy głównie jako uczestnik. Natomiast co jest jeszcze ważne w tego typu konferencjach? Networking, czyli poznawanie nowych ludzi. Mówi się, że zarabiasz średnio tyle, ile 5 Twoich najbliższych znajomych, czyli ludzi, z którymi spędzasz najwięcej czasu. No i coś w tym jest, choć no pewnie nie wszyscy to potwierdzą, ale większość osób jest w stanie to potwierdzić, że rzeczywiście tyle, co znajomi zarabiają, co oznacza, że jak chcesz na przykład zarabiać więcej albo bardziej zainteresować się możliwościami inwestycyjnymi i naprawdę sensownymi pieniędzmi, to może warto spędzać czas z ludźmi, którzy robią duże rzeczy, którzy robią duże biznesy. Mam na myśli zarówno prelegentów tutaj bardzo fajnych, jak i uczestników, ponieważ często tak jest, że przyjeżdżają jacyś mega uczestnicy, cichociemni, którzy nie występują, a się okazuje, że poznanie ich to jest największa wartość dodana całej konferencji. Także ja byłem nieraz w życiu na szkoleniach, gdzie szkolenie było niezłe albo przyzwoite, czasem bywało słabe, ale na przykład przerwa była warta tej ceny całej.
Czyli to, że się poznało fajnych ludzi, z którymi później się na przykład robiło różne projekty, biznesy albo wymieniało się wiedzą. Więc tutaj myślę, że będzie bardzo dużo też fajnych osób na widowni. No i bilety. Bilety są w dwóch pakietach, w sensie jest bilet standardowy, który aktualnie jest jeszcze tańszy. Nie wiem do kiedy, bo jest napisane do wyczerpania limitu, także ja nie wiem jaki jest limit, także to już pytanie do organizatorów by było. Tak czy inaczej, póki co jest ta niższa cena, później gdy limit się wyczerpie, no to będzie ta wyższa. Natomiast oprócz tego, jak ktoś chce się poczuć jak VIP, to ma dostęp do sekcji VIP, to jest oczywiście odpowiednio droższe. Natomiast dodatkowo macie wtedy strefę open bar, czyli po prostu będzie jedzenie. Jak znam życie, to będzie też jakieś picie. No i przy okazji wejściówka VIP na afterparty później. Także dla każdego coś miłego, w zależności od środków i upodobań. Osobiście uważam, że warto tam być. No i będziemy okazję mieli się też spotkać, pogadać. Co do biletów, no to w związku z tym, że porozmawialiśmy z organizatorami, to mamy dla Was zniżki, co oznacza, że na ten bilet standardowy macie 40% zniżki, czyli 40% mniej po prostu zapłacicie na hasło CryptoMasters, albo nawet bez hasła, po prostu klikając w linka, który przygotowaliśmy dla Was pod tym nagraniem. Czyli jeżeli chcecie wejść na tą konferencję, możecie kliknąć linka z opisu tego filmu i tam macie już bezpośredni taki link, który Wam obniży te ceny o 40%, a w przypadku biletu VIP o 20%. Czyli jeżeli jesteście od nas, to po prostu macie 40% taniej do standardowego sektora lub o 20% taniej do sektora VIP. Także trochę można zaoszczędzić, więc też myślę, że fajnie. No i dobra, widzimy się z niektórymi z Was na konferencji, a dla osób początkujących przypomnienie, że regularnie organizuję webinar dla właśnie tego typu osób, które zaczynają swoją karierę, gdzie pokazuję, jak wybieram projekty długofalowe, czyli jak inwestuję długofalowo, ponieważ uważam, że większości kryptowalut, które dziś istnieją, nie będzie w ciągu najbliższych kilku lat już na rynku, dlatego że po prostu niczego nie wnoszą na ten rynek i są bardziej projektami typowo dla kasy szybkiej niż nastawione na długofalową wartość. Co oznacza, że trzeba wybierać rozsądnie te, w które inwestujemy na dłuższy okres. Także o tym będzie ten webinar i pod tym filmem również znajdziesz link do tego webinaru, gdzie znajdziesz też najbliższy termin, jak również możliwość zapisania się na niego. Także słyszymy się na webinarze, widzimy się w kolejnych nagraniach i mam nadzieję z niektórymi z Was widzimy się również w Gdańsku na konferencji Blockyard. Wszystkiego dobrego i do wkrótce. Cześć!